Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mi wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z swoją wolą. Napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty na swoje kale z radością odprawiłem eucharystyczną ofiarę w rocznicę święceń kapłańskich. Sprawa, by całe moje życie było przeniknięte duchem tej ofiary, którą złożyłem pod sakramentalnymi postaciami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czcigodny, złoty jubilacie, nasz kochany kolego, kochany przez wszystkie parafie, w których głosiłeś rekolekcje czy kazania. Nie chcę mówić długo, bo i czas już szybko mija. Dlatego chciałem Ci tylko tyle powiedzieć, że miałeś w sercu tyle radości. Tyle radości. Zawsze byłeś uśmiechnięty. Nawet wtedy, gdy Cię przywieziono do Twojego kolegi, ja tam byłem, było to w pierwszych chwilach, no, nieśliśmy Ciebie na krześle, miałeś zabandażowane, no, nogę uszkodzoną, ale uśmiechałeś się wtedy, mimo wszystko, mimo że bardzo cierpiałeś. Ty podobnie jak Matka Najświętsza, która szła do nieba przez krzyż swojego Syna Jezusa Chrystusa. To ona, która szła z Nazaret do Aikarim, biegła po tych górach i śpiewała: Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. I by Ci te słowa towarzyszyły do końca. Do końca dziękuję Ci za wszystko, za wielkie serce, za to, że w mojej parafii w Sędziszowie głosiłeś w jednym dniu aż 8 kazań i mimo to byłeś uśmiechnięty. Za ten uśmiech Twój serdecznie Ci wszyscy dziękujemy, parafianie, na czele z świętym proboszczem. Niech Bóg zachowa Cię po najdłuższe lata. Amen. Dziękuję Ci, Stasiu. No widzicie, wzruszyłem się, aż mnie osłabiło. Bo się nie spodziewałem takiego śpiewu, chóru, grania orkiestry, tylu współbraci kapłanów, ministrantów i Was. Miesza się wzruszenie z moim cierpieniem. Podszedł ksiądz Jan Wnęk i powiedział mi: powiedz mi to, nie udaję. Nie udaję. Mieliście dowód, przychodzą takie momenty. Nie udaję. Nie umiem Ci, Panie, dziękować, bo słabe są moje słowa. 10 lat temu tutaj miałem 40-lecie kapłaństwa, bo wydawało mi się, ze względu na stan zdrowia, że misję wypełniłem. A tu Panie, Panie, dlaczego mnie zachowałeś? Dlaczego dotrwałem? Dlaczego dotrwałem? Panie, co Ty jeszcze ode mnie chcesz? Jeżeli doczekałem, dzięki Ci, Panie.
ale i tym obecnym, i tym, którzy się łączą z nami. Dzięki wam pragnąłem być z wami w parze bliznejskiej dzisiaj. Ale w tej chwili patrząc na Pilsno, na parafię, przypomina mi się wydarzenie ze świętym Janem Pawłem II. Przyjechał do Wadowic, ucałował szczelnicę, powiedział, tu się wszystko zaczęło. I życie, i nauka, i sakramenty, i kapłaństwo. Ja to samo przed wami dziś mówię. Tu wszystko się zaczęło. Słotowa do 1981 roku należała do Pilsna. Młodość spędziłem w Pilźnie radośnie, łącząc z pracą i z nauką w liceum. Heniu, pamiętasz? Mieliśmy być bogaczami rolnymi, kosząc na wydziałach i na klasztorze. A tu wkroczył Pan, powiedział, pójdź za mną, tyś jeszcze musiał poczekać. Chylę czoło przed rodzicami. Dziękuję im za dom. Kochany, prosty dom, gdzie była życzliwość i dobroć. Rodzeństwo moje ludzie, krewnym, znajomym, sąsiadom z przedmieścia i sąsiadom teraz przy ulicy Staszica, gdzie rezyduję. Dziękuję kolegom, koleżankom z liceum. Reprezentacja dzisiaj jest. Profesorom, nauczycielom, a przyjaciół miałem wokół. Aż za nadto. Dziękuję za msze święte zanoszone w czasie choroby. Tu, przed Matką Bożą, pocieszenia i na jasnym. Ile tych mszy? Ja tylko obrazki dostaję. Teraz to samo. Z okazji jubileuszu. Ile tych mszy? Nawet w Radio Maryja w domu. Miałem prymicję, kiedy wikariuszem był ksiądz Galas. To on z chórem rozpoczął śpiewanie na moich prymicjach. 50 lat temu. I moje kapłaństwo właściwie było u jego boku. Księże Józefie, obecny proboszczu, dziękuję ci za urządzenie dzisiejszej uroczystości. Ale nade wszystko dziękuję ci za to, że podtrzymujesz piękne zwyczaje swojego poprzednika. To jest bogactwo. I dziękuję za to, że zawsze zapraszam do ołtarza i na plebanie. To jest bardzo ważne dla kapłanów rodaków. Dziękuję wikariuszom dawniejszym i dzisiejszym. Tacy życzliwi, serdeczni, zwyczajni. Dziękuję ojcom karmelitom i ojcu przeorom. Myśmy zawsze byli przyjmowani życzliwie. Klasztor gościnny. Dlatego gościnny, bo ma Matkę Bożą pocieszenia. Czyli nie może być inaczej.
księża gości. Ksiądz Włodzimierz Żółkowicz ze Skawiny, ksiądz prałat Stefan z Rzezawy zawsze byliście przy mnie. Zawsze. I dziękuję wam za wszelaką pomoc. Księża rodacy, Jezus, poznajecie, nie będę wymieniał. Na ręce księdza prałata Ryby dziękuję za obecność i za to, że jak się zawsze spotykamy, to tryska w nas radość z kapłaństwa. Ale wymienię innego. Księdza Ryszarda Skocza, który we Wrocławiu zawsze służył mi pomocą. Kiedy byłem zdrowszy, ale kiedy cierpiałem w szpitalu. I często mi obiecał. Bardzo często. A w tym roku ma srebrny jubileusz kapłaństwa. Chociaż tego srebra to nie widać. To takich kilkunastu. Neoprezbiter. Moi drodzy, uwieńczenie mi osobą życia kapłańskiego to jest dzisiejszy kaznodzień, ksiądz Adam Stec. My tak często mówimy tu w Pilźnie, co dobrego może być z tych głęb. No i okazało się, nic dodać, nic. Księża Adamu, dziękuję. Ty wiesz, o co chodzi. Moi drodzy, moje rodzeństwo, dzięki za radość i za bycie ze mną. Na twoje ręce, księże Tomaszu, składam serdeczne podziękowanie twoim siostrom, braciom, za dbanie przy mnie w radościach, ale i w szpitalu, i w domu we Wrocławiu. Dziękuję. No, są siostry zakonne, służebniczki to znaczy na co dzień. Zawsze służą nie tylko kościołowi, ale parafii, wszystkim. Oj, pamiętamy czasy pięćdziesiąte, kiedy was chciano zlikwidować. Zniszczyć ochronkę, siostrę usunąć. Kto? Synowie tej ziemi. Tak zwani ojcowie miasta. Tak was brzydko nazywa. To stanął właśnie w obronie. Mieszkańcy Pilsa. Dziękuję za obecność, życzliwość. Następnie są siostry Nazaretanki. Ile by o nich można było mówić? Są przełożone.